Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj horoskop tygodniowy, moi drodzy, od 17 do 23 maja dla znaków wodnych, raka, ryb, skorpiona. Także zaczynamy od rozkładu z kart tarota dla raka. Myślę, moi drodzy, że u Was wszystko w porządku, także zaczynamy. Rak. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. No i jeszcze oczywiście dołożymy sobie tutaj kartę opiekuńczą inspiracji na ten tydzień. Dobrze, zaczynamy od poniedziałku. W poniedziałek zawieszenie, przemyślanie tutaj wszystkiego, jest energia wisielca, także zatrzymanie chwilowe może być. Także wtorek również idą do Was zmiany, to jest transformacja, zmiany takie odgórne, w zasadzie coś się kończy, coś się zaczyna. Może też będziecie musieli przełożyć plany z wtorku na inny dzień. Powody mogą być, moi drodzy, różne, ale już w środę, kochani, ruszycie do pracy z dobrą energią, dużo będziecie chcieli pracować, może nadrabiać te poniedziałkowe i wtorkowe zaległości, także środa pracowita dla raka. W czwartek, kochani, w czwartek przemyślenia, może czytanie lektur, może rozmowa z osobą doświadczoną. Także trochę wycofani będziecie, trochę w blokadzie przy pustelniku w piątek. Uważajcie na kłótnie bądź też rywalizację. Rywalizację w pracy. Cóż tutaj można jeszcze powiedzieć? No ten tydzień zróżnicowany, ale sobota wyśmienita, ponieważ jest ochrona nad Wami, jest taki spokój, ukojenie, jest spełnienie marzeń. Może będziecie rozwijać swoje talenty, znajdziecie jakiś talent u siebie, może też, kochani, możecie się zakochać. Naprawdę tutaj jest spełnienie Waszych marzeń, kupujecie coś sobie pięknego dla siebie w sobotę na przykład. Jest ogólne spełnienie. No i niedziela, moi drodzy, niedziela, cóż, pracowita się zapowiada. Może też ktoś Was odwiedzi, ktoś z kim macie wspólne tematy, może też załatwiacie jakieś interesy w niedzielę. Wszystko kręci się wokół finansów u Was w niedzielę. Także tak się zakończy tydzień. Jest pokazane dwóch mężczyzn w tym tygodniu, którzy pomagają Wam rozwiązać jakieś Wasze życiowe zagadki. Także tutaj jest jakiś plan, który ma rak na ten tydzień. No i moi drodzy, bardzo dobrze. Także opiekuńcze karty, co zalecają? Spokój. Karty inspiracji. Zapanuj nad chaosem, przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Także taka inspiracja na ten tydzień, aby być spokojną, spokojnym, zapanować nad swoim właśnie życiem. W zdrowiu, moi drodzy, uważajcie na nogi. Też mogą Was boleć kolana. Oczywiście układ kostny. Układ kostny, tu może być problem, ale też, moi drodzy, pamiętajcie, co już by się nie działo, macie gwiazdę, macie wyzdrowienie i będzie dobrze. Także pozdrawiam wszystkie raczki. No i teraz, moi drodzy, idziemy do skorpionów. Karty tarota od 17, ja przypomnę, do 23 maja. Tarot, proszę, daj rady, wskazówki dla skorpiona. 17. Wszystko mi biega. 17, 23, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23. Karty Lenormand. No i kochani, jeszcze kartę inspiracji na ten tydzień wylosujemy. Dobrze. Dobrze, kochani, poniedziałek, dużo się będzie działo tego 17, duże możliwości, ale też dużo obowiązków, czy to w pracy, czy w domu. Ale niektórzy może znajdą nawet czas na swoje hobby, na czytanie, czy też na robienie czegokolwiek tutaj, co Wam pasuje. Także bardzo pracowity poniedziałek. We wtorek ktoś tu może Was wyprowadzić z równowagi, bądź też mogą dojść do Was jakieś plotki beznadziejne. Także tutaj tak to wygląda. Nie dajcie się wciągać w jakieś gierki. Także ktoś może być taki kłótliwy na Waszej drodze we wtorek. W środę też możecie spędzić cały dzień w internecie, ale też nie będziecie widzieli większych możliwości dla siebie. Takie trochę zablokowanie na tą środę. W czwartek już wiadomości od kobiety, która ma bardzo dużo kontaktów. Jakaś ognista kobieta, która przychodzi z szybką informacją, SMS-em, wiadomością. Także tu rozmowa może być z nią. Bądź też, moi drodzy, może być też tak, że gdzieś będziecie mieli coś do załatwienia. No i ta kobieta może też podać pomocną dłoń. Może rozwiązać jakiś Wasz problem w czwartek. W piątek, kochani, małe przyjemności, małe, drobne jakieś zakupy mogą być z młodym człowiekiem, z Waszym dzieckiem. Coś trzeba będzie kupić, coś trzeba będzie załatwić, także coś nowego się szykuje w życiu. Ogólnie bym tak powiedziała, przy paziach są to nowiny, nowości, przy monetach myślę, że sprawy związane z drobnymi wydatkami. Też mogą być małe niespodzianki na piątek. W sobotę podróż, bądź też takie przygotowania do podróży, coś będziecie chcieli załatwić, też trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, jakiś wybór tu do podjęcia w sobotę. No i niedziela, bardzo intuicyjnie, mądrze rozmawiacie z kobietą, która daje Wam dobre rady, ale też Wasza intuicja, mądrość jest na bardzo wysokim poziomie. Także może niektórzy będą korzystać z pomocy wróżki, czy też szukać wróżki gdzieś, moi drodzy, w internecie na przykład. Ale kochani, zmiany idą, zmiany, wybór i duży urząd. Także będziecie coś zmieniać w swoim życiu ze sprawami jakimiś, które będziecie podejmować. Nie wiem, będzie to związane z dużym urzędem. Może to być, kochani, urząd skarbowy, ZUS, jakieś instytucje takie urzędowe, sądy, bądź też szpitale. Tutaj jest decyzja do podjęcia właśnie z jakimś urzędem. No i kochani, karty inspiracji to jest majestat na ten tydzień, czyli bądź świadomy swojej wartości, świat potrzebuje Twojej błyskotliwości i wdzięku. Majestat na ten tydzień, taka inspiracja dla Was. I kochani, w zdrowiu. Powracający ból, ale to coś z hormonami może być, też coś może być z szyją, z kręgosłupem tutaj, z kręgosłupem szyjnym na przykład. Może też być, kochani, powracający jakiś stan taki grypowy, który szybko może przejść. Także, moi drodzy, drobne dolegliwości, bym powiedziała. Może niektórzy tutaj będą mieli dokuczliwe jakieś bóle kości, bóle stawów, ale myślę, że to będą sprawy, które powracają z przeszłości, ale nie na długo. Także tyle dla skorpionków. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
No i teraz zaczynamy rybki, tak? Dobrze, co u ryby? Od 17 do 23 maja. Teraz proszę, daj rady wskazówki. Co dla ryb w tym tygodniu? No i karty Lenormand. No i tutaj karta inspiracji. Za chwilkę będę czytała. Kochani, poniedziałek, spotkania z przyjaciółmi. Także tęsknota za kimś, kto jest daleko dla niektórych. Bo nie wszyscy mogą mieć spotkania. Tęsknota również tutaj wychodzi nam. We wtorek możecie poczuć się trochę zranieni, niedocenieni. Też coś się przeciąga. Chcielibyście, aby to już się zadziało. Także tutaj takie czekanie. I trochę takie zamartwianie się, ale w środę już dobry czas, macie nowe zajęcie, coś nowego się rozpoczyna, nowy etap, piękny czas na randkę dla osób, które są właśnie singlami, ale też, moi drodzy, możecie otrzymać jakąś fajną nową propozycję bądź też prezent. Czwartek, moi drodzy, dużo pracy, bardzo dużo, ale też, kochani, może znajdziecie wieczorem czas na swoje hobby, przeczytacie książkę, obejrzycie film. W piątek również pracowity dzień, dużo się będzie działo w pracy, zajmiecie się tym, co do Was należy i to Wam da satysfakcję. Także ciekawie. No i w sobotę albo przyjazd, albo gdzieś Wy się wybierzecie do mężczyzny z przeszłości. Tutaj może Was ktoś zaskoczyć miłą niespodzianką, prezentem, bądź też no to może być randka, spotkanie z kimś, tak jak mówię, z przeszłości i przyniesie dużo satysfakcji. W niedzielę ryby się gdzieś wybiorą, może to być muzeum, może to być jakiś koncert, gdzie jest więcej osób. Myślę, że gdzieś na zewnątrz i poczujecie nowy przypływ sił witalnych. Także nawet możecie się tutaj z kimś pogodzić. Karty Lenormand mówią, w życiu rodzinnym, w życiu domowym idą zmiany. Myślę, moi drodzy, że tutaj czeka Was podjęcie jakiejś decyzji, ale też właśnie jakieś spotkania. W zdrowiu, moi mili, nerwobóle jakieś, które też może powracają. Moi drodzy, może za dużo pracy, trzeba by było trochę czasu spędzić na świeżym powietrzu. Bóle pleców, bóle kości, ale też uważajcie na takie przeziębienia, zawiania, jakieś problemy z uszami, z gardłem, ale kochani, również przewód pokarmowy, który jest trochę przeciążony. Trzeba by było może zadbać o Waszą dietę. Moje drogie rybki, wiara na ten tydzień, taka inspiracja. Nie trać wiary. Wiara umacnia się, kiedy działasz, nie znając efektu końcowego. Także to dla ryb takie przesłanie w tym tygodniu. Ja wszystkie znaki wodne bardzo serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.